Koronawirus. Wielka Brytania. Po raz pierwszy od sierpnia epidemia słabnie. Jak poinformował brytyjski rząd, w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 16022 nowe zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 521 kolejnych zgonów z powodu COVID-19. Podano także, że po raz pierwszy od sierpnia epidemia słabnie. Liczba nowych zakażeń jest o 1533 niższa od bilansu z czwartku i o 4230 niższa od tego z piątku przed tygodniem. Od rekordowej statystyki z 12 listopada jest natomiast mniejsza o ponad połowę. Oznacza to także siódmy kolejny dzień z dobowym bilansem poniżej 20 tysięcy. Jeśli chodzi o poszczególne części kraju, to we wszystkich nastąpiły spadki w stosunku do czwartku. W Anglii wykryto 13557 nowych zakażeń, w Szkocji 969, w Walii 1105, a w Irlandii Północnej 391. W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 1 589 301, co jest siódmym najwyższym bilansem na świecie, po USA, Indiach, Brazylii, Rosji, Francji i Hiszpanii. Liczba zgonów jest wyższa o 23 od tej z czwartku i wyższa o 10 w stosunku do poprzedniego piątku. Ale od rekordowego w drugiej fali epidemii i bilansu ze środy jest niższa o 175. Piąte miejsce na świecie pod względem liczby zgonów. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 57 552, z czego 50 407 osób zmarło w Anglii, 3676, w Szkocji, 2494, w Walii, a 974, w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie, za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem. W ciągu ostatniej doby wykonano 383,5 tysięcy testów na obecność SARS-CoV-2, natomiast od początku epidemii już 39,9 milionów. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 533,8 tysięcy testów na dobę. Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godziną 17 w środę a godziną 17 w czwartek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godziną 9 w czwartek a godziną 9 w piątek. Według danych z czwartku, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 15287 chorych na COVID-19, co oznacza spadek o 334 w stosunku do środy. Wcześniej w piątek podano, że współczynnik R, który oznacza poziom rozprzestrzeniania się epidemii, spadł w stosunku do poprzedniego tygodnia z 1,01,1 do 0,91,0, co jest pierwszym przypadkiem od połowy sierpnia, by był on niższy niż 1. Każda wartość R powyżej 1 oznacza, że epidemia się rozwija, poniżej, że słabnie.